Pamiętacie, jak połowa naszego plutonu zginęła na odlodziu na wzgórzu? Albo pamiętacie powrót do Ameryki? To było trudne, ale szef kazał nam to zrobić, miał nasze odznaki i nie dałby ich nam, gdybyśmy tego nie zrobili. Ach, stare psy rozmawiają sobie o wojnie. Zostaliśmy zaproszeni. Tak, dużo nas dzisiaj jest. Aż 4. Słony Pit, Żelazne Oko, Pit Pieprzniczka, Pit. Pamiętasz, jak razem wykopaliśmy rów łopatą? Wiele dobrych ludzi zginęło w tym wykopie. Ach, byś żołnierzem, czasy wojny. Więcej herbaty, Peter Pieprznoporty? Wiem, że ta herbata to pomyje, ale ciężko w dzisiejszych czasach jest zdobyć herbatę. Mam rację? He? Nadchodzą! To jest pocisk! Szybko, ludzie! Jeden z nas musi rzucić na to okiem! Dobra, ja to zrobię, tchórze! Zaraz, to nie jest pocisk! To jest rakieta! Rakieta pełna broni! Pam! Pam, pam, pam! Pakujcie się, chłopcy! Właśnie dołączyliśmy do kosmicznych Marines! I tak stary Nick szpiegował wszystkie dzieci z całego świata. Widział, które były niegrzeczne, a które dobre. Grzecznym dzieciom stary Nick dawał najlepsze prezenty. Nie porywał ich, ale te niegrzeczne, Nick zgarnął je na górę. Tej samej nocy trzech niedowiarków przymierzało dookoła Antarktydy. Stary Nick uwielbiał obstawiać na meczach koszykówki w koledżu. I nie będę cię okłamywać. Pożyczył mnóstwo pieniędzy od mafii. Ci gangsterzy już mieli porzucić wszelką nadzieję, gdy nagle na tym zimnym niebie zobaczyli gwiazdę. Najjaśniejszą gwiazdę, jaką kiedykolwiek w życiu widzieli. Więc za nią podążali i niebawem ujrzeli widok, który napełnił ich zdumienie. Stary Nick zmuszał zgraje niegrzecznych dzieci do wszelkiego rodzaju produkcji broni w zimnicy na środku Antarktydy. I tak rozpoczęła się legendarna australijska świąteczna strzelanina pomiędzy starym Nickiem a gangsterami. I mówił, że jeśli spojrzysz w niebo przed dzień święta, możesz zobaczyć w świetle fabrykę z kominami, świecącą jasno na niebie jako latarnia na niskie samoloty i na mafię, która wygląda tak, jakby się do nas bezpośrednio zbliżała. Pyro, nie jestem tego pewien, ale chyba właśnie zaadoptowaliśmy sobie super dziecko. Uch, albo i nie. Raczej nie zmieściłoby się dookoła tych kosmicznych broni. Do najemcy. Pozdrowienia od wysłannika z innego wymiaru. Usłyszeliśmy twoją prośbę. Pyro, czy pisałeś list do innego wymiaru? Nie, ja też nie. Wygląda na to, że muszę rozpocząć budowę domu. Trochę będzie mi przykro, jak matka będzie musiała dużo wydać na nowy dom.